trafiła mi się wymarzona pogoda. Spełnił się najlepszy z możliwych scenariuszy. Godzina 8. No to startujemy. Aha, tędy schodzimy. Ostrożnie, ostrożnie. Powoli, powoli. Dzisiejszy cel Zakopane. Nie wiem, czy zdołam dojść do miasta. Zobaczymy. Mam na to cały dzień. Ale czy kondycyjnie sprostam temu wyzwaniu? Nie mam pojęcia. Ostatnia moja przygoda z rysami skończyła się pobytem w schronisku nad Morskim Okiem, przymusowym, gdzie udostępniono mi pokój i pozwolono się zregenerować. Wielkie dzięki. Dobra, wrzucamy kolejny bieg. W górnych partiach czerwonego szlaku turystycznego prowadzącego na rysy zainstalowano łańcuchy służące do bezpiecznego wspinania się na sam szczyt. Wbrew pozorom, schodzenie z góry jest równie wymagające jak wchodzenie. Aha. Będę musiał zachować szczególną ostrożność. Bo jak zjadę, to na sam dół. Głęboko wbijać pięty. Oho. Spokojnie. Głupio byłoby już na samym początku się połamać. O. O, dobra. Na na na. Trafiłem na kapitalny punkt widokowy i odpoczynkowy. Niektórzy robią sobie tutaj przerwę, spożywają kanapki, piją chłodną herbatę, napoje energetyczne. Czyli wszystko to, czego ja nie mam. Czarny staw pod rysami. Zrobię sobie przy nim krótką przerwę. Napiję się wody
i ruszę dalej. I po przerwie, która trwała raptem 3 łyki, wystarczy. Ciekawostka, gdyby kogoś w ogóle to interesowało, pokonanie trasy pomiędzy schroniskiem przy Morskim Oku a Rysami zajęło mi 2,5 godziny. Tak pi razy drzwi. Sądzę, że jest to bardzo dobry rezultat, zważywszy na to, że w ogóle nie chodzę po górach, więc nie mam wypracowanej kondycji pod tym względem. Dodatkowo mam uszkodzoną lewą stopę od pamiątka po poprzedniej wędrówce. Dalej zjadłem kiepskie śniadanie. No nie oszukujmy się. Herbata, chleb i konserwa to raczej nie jest zestaw wysokogórski. Sam sen był jako taki. Trwał, no nie wiem, 5-6 godzin i był przerywany. Także jest dobrze. Jest bardzo dobrze. Nie spodziewałem się tego po sobie, że tak szybko tam wbiegnę. Oczko wodne zlokalizowane jest na wysokości 1580 metrów nad poziomem morza. A kolejne, do którego się udam, znajduje się nieco niżej. Rano nikogo nie było. A teraz? Dotarłem do schroniska nad Morskim Okiem. Tak wygląda pokoik, w którym spędziłem ostatnią noc. Fajnie, niewielki, przytulny. Żegnam się ze schroniskiem górskim PTTK nad Morskim Okiem. Przybędę tu dopiero w ostatnim dniu mojej podróży, zanim opuszczę teren Tatrzańskiego Parku Narodowego, na chwilkę zatrzymam się przy wodogrzmotach Mickiewicza. Ta 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 ta. Ta 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 ta.
fajnie. O, nikogo nie ma. Co mnie bardzo cieszy. Nie będę musiał przepychać się łokciami. Powoli, powolutku żegnam się z Tatrzańskim Parkiem Narodowym i idę gdzieś przed siebie. To już jest pewne. Nie dojdę do Zakopanego. Nie ma szans. Cześć. Godzina 6:30, 2 lipca 2020 roku. Polana Palenica. Zeszłą noc spędziłem tutaj. Może troszeczkę się odsunę. Świetne miejsce, zadaszone. Dodatkowo karimatę rozłożyłem na tej półeczce, dzięki czemu byłem odizolowany od podłoża. Super. Położyłem się spać o godzinie 23:00, wstałem o 5:00, nie zjadłem żadnego śniadania, może zadowolę się jakimś łykiem wody i za chwilkę ruszam dalej. Mam nadzieję, że nie będzie padać. Dzisiejszy kierunek: Zakopane. Rozpadało się. Uhu, świetnie! Idealna pogoda do maszerowania. Przypomniałem sobie wczorajszą akcję i zastanawiam się, czy byłem pierwszą osobą na rysach, która wdrapała się na szczyt z parasolem. Ponownie dopisało mi szczęście. Szukałem miejsca, w którym mógłbym się przebrać w strój przeciwdeszczowy. I znalazłem. Haha. Na górę, hop. A gdyby tak zrobić sobie krótką przerwę w bacówce? Dlaczego by nie? Ale mi się trafiło. Otrzymałem na drogę od gospodarza i jego pomocnika litr żętycy, która powstaje na bazie owczego mleka w procesie produkcji oscypków. Nowa pozycja w mojej karcie dań.
wykorzystam okazję i co nieco opowiem Wam o projekcie 100 tysięcy kilometrów z marszu. Jak sama nazwa wskazuje, planuję pokonać dystans rzędu 1/10 części miliona kilometrów, przemieszczając się pieszo wyłącznie po Polsce. Tym razem nie mam przy sobie żadnej gotówki. Mało tego, jestem na minusie. Trudno. Jakoś będę musiał sobie z tym poradzić. Nie posiadam żadnej z grubsza wytyczonej trasy. Niemniej punktem wyjściowym będą województwa. Prowiant i schronienie będę organizował z marszu. Niestety nie w każdym miejscu jestem w stanie gdziekolwiek zatelefonować. Po prostu brakuje zasięgu. Czyli wracam na stare tory. Wchodzę do gabinetu prezydenta miasta, burmistrza, dyrektora, komendanta. Stawiam ich na baczność i tłumaczę, czym się zajmuję i pytam, czy chcieliby się zaangażować. Nie zabrałem ze sobą żadnego namiotu, plandeki. Doświadczenie nauczyło mnie, że znalezienie zadaszonego miejsca, nie wiem, jakiejś szopy, pustostanu, wiaty, nie stanowi większej trudności. Ale zdarzy się, i to pewnie nie raz, że będę żałował, że nie mam niczego przy sobie. Cześć. Godzina 7, 3 lipca 2020 roku. Zakopane. Przespałem całe 7 godzin. Uff. Noc spędziłem przy zbutwiałej, przegnitej, ledwo trzymającej się na nogach chatce, ukrytej gdzieś pośród gęstwiny. Nie zjadłem żadnego śniadania. Natomiast kolacja składała się z samej konserwy. Wczoraj przez kilka godzin próbowałem zorganizować dla siebie bezpieczną przystań. Niestety bezskutecznie. Rozmawiałem z kilkoma osobami, w tym m.in. z pracownikami Urzędu Miasta, z pracownikiem ośrodka Leśnik oraz z komendantem tutejszego chówca ZHP. Wszystkie te rozmowy zakończyły się fiaskiem. Mam jeszcze 2 koła ratunkowe do wykorzystania. 2 pomysły, do kogo się zgłosić. I w przeciągu 2-3 godzin okaże się, czy moja wizyta w Zakopanem będzie owocna w jakikolwiek materiał filmowy dotyczący tego miasta. Chciałbym móc sobie pospacerować po okolicy bez bagażu. Dobra. Najwyższy już czas zaplować na jakieś przyzwoite śniadanie. Nie jest tego wiele, ale musi wystarczyć. Każdy grosz, który znajdę, każdy grosz, który podniosę z ziemi, każda złotówka, którą otrzymam od przypadkowo spotkanych osób, będąca wyrazem wsparcia, wszystkie te pieniążki w pierwszej kolejności zostaną przeznaczone na wyzerowanie licznika. Później zacznę odkładać sobie fundusze na zakup nowej elektroniki. Szczególnie zależy mi na wymianie laptopa oraz kamery. Elektroniczne oko, którym rejestruje rzeczywistość, to GoPro Hero 4 Black. Niestety to urządzenie nie posiada 2 bardzo ważnych rzeczy: stabilizacji obrazu oraz wyświetlacza. W związku z tym obecnie posiadany model chciałbym wymienić na zupełnie nowy egzemplarz. Z ekwipunku podstawowego wymieniłbym śpiwór. Ten, który obecnie posiadam, nieustannie służy mi od przeszło 4 lat, waży grubo ponad 2,5 kg i zajmuje mi jakieś 2/3 przestrzeni bagażowej w plecaku. Jakaś masakra.
A już dawno stracił właściwości izolacyjne. No nic, na razie będę się w nim kokosił. W każdym razie marzy mi się śpiwór puchowy, który jest o wiele lżejszy, o wiele mniejszy i o wiele cieplejszy. Same plusy. Może kiedyś. Podsumowując, najbliższych kilkanaście, a być może nawet i kilkadziesiąt miesięcy będzie podyktowanych zaciskaniem finansowego pasa. Najpierw wyzeruję licznik, a dopiero później wymienię laptopa, kamerę i śpiwór. I kiedy to wszystko będę miał już za sobą, dopiero wówczas zacznę kupować sobie prowiant. Taki jest plan. A widzisz, jest jednak jedno odstępstwo od tej zasady. Otóż każdego miesiąca muszę dokonać 5 transakcji przy użyciu karty bankomatowej. Jeżeli tego nie zrobię, bank ściągnie mi z konta, i tak już zubożałego, kilka złotych. Nie mogę do tego dopuścić. Dlatego też co najmniej raz w tygodniu wybiorę się do jakiegoś marketu i kupię najtańszy produkt, który może mi się przydać. I najpewniej będzie to jedna bułka. Godzina 8, 4 lipca 2020 roku. Zakopane. Porcja śniadaniowa. Co my tu mamy? 4 kromki chleba oraz 4 plasterki serka topionego, a także herbata. Nie zdążyłem się rozpędzić, a już natrafiłem na fajny obiekt. Centrum aktywności dla dzieci i młodzieży. Super. Wizyta w tym mieście będzie dla mnie poligonem doświadczalnym. Nie mam pojęcia, jak będą wyglądały odcinki, które mam zamiar produkować podczas realizacji tego projektu. Głównym powodem tego stanu rzeczy jest kiepskiej jakości sprzęt. Laptop, którym operuję, ma niewielką przestrzeń dyskową, a i jego wydajność pozostawia wiele do życzenia. Chyba znalazłem rozsądne rozwiązanie w tej sytuacji. Otóż część filmu będzie bazowała na relacji tego, co się na bieżąco wokół mnie dzieje, natomiast w drugiej połowie umieszczę zdjęcia. Skoro moja podróż bazuje głównie na pokonywaniu kilometrów, a chciałbym dziennie machnąć powiedzmy około 25, to nie będę miał czasu na to, żeby zatrzymywać się przy każdym z obiektów, które chcę zobaczyć i je opisywać. Szkoda, ale nie da się połączyć jednego i drugiego. Oho, wszyscy sprzedawcy pospiesznie wystawiają swoje towary przed sklepy. Super. Za chwilkę wzmoży się ruch turystów. Którędy teraz? Przejdę się tam. Dotarłem do kolejki linowej na Gubałówkę. Nie mam biletu, nie wejdę głębiej.
Zazdrość. Zazdrość. Kilkanaście osób wjedzie na górę. No nic. Kiedy indziej doświadczę tej przyjemności. A teraz lecę. Nie wiem gdzie. Dobrze, że mam mapę. Inaczej dawno bym się pogubił. Trzy uliczki przecinają cztery pod różnymi kątami. Trudno się w tym odnaleźć. A nie chciałbym pokonywać tych samych tras. Tym bardziej, że zostało mi dwa dni do dyspozycji. Sobota i niedziela. W poniedziałek opuszczam Zakopane. I o! Kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej, niegdyś kościół pod wezwaniem świętego Klemensa, nazywany również kościołem na Pęksowym Brzysku, został wzniesiony w roku 1848. Tuż za świątynią zlokalizowany jest stary cmentarz. Z całą pewnością warty uwagi. Kapliczka. Moment. Która godzina? 8:20. Kaplica świętego Andrzeja i Benedykta. Wybudowana w latach 1806-1820. Omal nie ominąłem nagrobka Kornela Makuszyńskiego. Willa Koliba, wybudowana w stylu zakopiańskim, jest elementem szlaku architektury drewnianej. Ciekawostka. Jest to pierwsza willa wzniesiona według projektu Stanisława Witkiewicza w 1892 roku. Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej, będące wotum wdzięczności za ocalenie Ojca Świętego w dniu 13 maja 1981 roku. Wracam do centrum, a po drodze zjem ciasto, które otrzymałem w prezencie. Ta-ta-ta-tam. Ta-ta-ta-tam. Willa Atma wzniesiona została w 1893 roku przez Józefa Kasprusia Stocha, a rozbudowana do obecnej formy na początku XX wieku. Mieszkał i tworzył tu Karol Szymanowski, największy po Fryderyku Chopinie kompozytor polski. Obecnie w budynku mieści się jedyne na świecie muzeum biograficzne jego imienia. Po godzinie 12:00 spodziewałem się większej liczby ludzi. A tu proszę. Cicho, spokojnie. Niezbyt tłoczno. No. Park miejski imienia marszałka Józefa Piłsudskiego.
Kolejnym interesującym miejscem, które warto zobaczyć i poznać, to Muzeum Kornela Makuszyńskiego. Szybko na drugą stronę. Jest! Mój ulubieniec. Ziołek matołek. Czymże byłaby wizyta w Zakopanem, gdybym nie pojawił się przy skoczni narciarskiej? Jedna z trzech. Wielka Krokiew. Skocznia imienia Stanisława Murasarza. Lipa. Nie udało mi się wejść do środka. Szkoda, byłaby to pierwsza skocznia, którą zobaczyłbym z bliska. Obawiam się, że nie będę miał kolejnej szansy. Trudno. W najbliższym sąsiedztwie Wielkiej Krokwi znajduje się Średnia i Mała Krokiew. Wygląda na to, że obie są remontowane. Od 7 godzin nic innego nie robię, tylko chodzę. Chodzę i chodzę, czasami zatrzymam się na chwilę, żeby zrobić zdjęcie, nagrać krótki materiał filmowy. Przed chwilą spojrzałem na tarczę zegarka i się zdziwiłem. Do godziny 15 wydeptałem całe 15 kilometrów. Nieporozumienie. Kaplica Najświętszego Serca Pana Jezusa na Jaszczurówce. Ale się dzisiaj nabiegam po całym mieście. Kościół pod wezwaniem świętego Antoniego, będący pod opieką ojców Bernardynów. Upolowałem 3 bułki, z czego 2 są przyprószone ziarnem słonecznika, a 1 charakteryzuje się słodkością. I zacznę od tej. Przyjdę rano. Thank you.
Porcja śniadaniowa. Dwie kaszanki i fragmenty pieczywa oraz zimna herbata. Krupówki. Najsłynniejsza i najbardziej oblegana ulica w Zakopanem. Pogoda dopisuje. Chociaż osobiście wolałbym delikatne zachmurzenie i nieco niższą temperaturę. Bary, restauracje, punkty usługowe, sklepiki z pamiątkami. I nie tylko. Wszystko na wyciągnięcie ręki z lewej i z prawej strony. Trafiła mi się perełka. Ale to jeszcze nic. Kolejna stacja na szlaku architektury drewnianej. Willa pod Jedlami na Kozińcu, ufundowana przez Jana Gwalberta Pawlikowskiego, została wzniesiona w latach 1896-1897 według projektu Stanisława Witkiewicza. Nigdzie nie widzę żadnego dzwonka. Nie zauważyłem również zakazu wstępu. Co robić?
A, wejdę. O, najwyżej właściciel poszczuje mnie psami, przed którymi i tak nie zdołam uciec. Co mi tam? I już. To mi wystarczy. Jeszcze mi tego brakowało. Alergicznego kataru. Cały czas pod górkę. Ale ja to przetrwam. Jeszcze tylko 99 tysięcy 900 ileś kilometrów. Ha! Gniazdo. Dokąd jedziesz? Czy zdąży wyhamować? Odwiedzę miejsca pamięci narodowej i pędzę na Gubałówkę. Jeszcze wyżej. Warto było. Sklepiki, sklepiki, sklepiki. Jeden przy drugim. A za nimi? Jak się mówi? No to dzięki fajnie. Nikogo? W takim ciekawym miejscu?
Wyszarpał ktoś gotówkę z gleby, czy nie? Oto jest pytanie. I zaraz odpowiem na nie. Jeszcze kawałeczek. Jeszcze kawałeczek. Nie. Nikt nie wziął, to ja wezmę. I ile udało mi się podnieść? 1 grosz. Tak. Tor przeszkód.